Smutnym kabaretem politycznym nazwał radny Ołowniuk dyskusję nad decyzją o usunięciu z porządku obrad środowej sesji zamiaru głosowania nad stanowiskiem w sprawie ataków medialnych i politycznych wymierzonych w Jana Pawła II. Zgodził się z tym określeniem opozycyjny radny Jarosław Schabieński, tyle że kontekst jego słów był zupełnie inny. Atak na osobę i pamięć papieża Polaka ma na celu zniszczenie jego dziedzictwa, a odmowę pochylenia się nad uchwałą w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Suwałk można odczytać jako formę przyłączenia się do tego aktu, mówił Jarosław Schabieński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Zdjęliśmy ten punkt, by właśnie takich komentarzy nie było, ripostował Adam Ołowniuk z klubu Suwałki Przyszłości. W zaproponowanym przez radnych Prawa i Sprawiedliwości stanowisku czytamy, że ataki na polskiego świętego mają charakter haniebny i zmierzają do podważenia jego autorytetu. Według autorów tekstu stanowiska, nauczanie i czyny papieża Polaka zmieniły historię Europy i świata. Dlatego nie możemy być obojętni, tym bardziej, iż w dowód wdzięczności i pamięci zbudowaliśmy pomnik papieża w naszym mieście, czytamy w projekcie dokumentu. Podczas środowej sesji nie zapadła żadna wiążąca decyzja co do tego, czy ta uchwała będzie procedowana i jeśli tak, to kiedy?